Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Przypominam, że zaczynałem z rankingu 1000. Aktualnie to jest 2062. Celem jest dobicie do rankingu 2400. Zobaczymy, czy to się w ogóle uda. No cóż, będziemy grać, komentować. Szukam przeciwnika. Mamy 2051. Spróbujmy zagrać ostry gambit hetmański. Dobrze, ale jest G6. Więc mogę zagrać też E4 do centrum. Zależy, co kto lubi. I teraz tak sobie myślę, że zagram te E4 mimo wszystko. I tutaj skoczek C3 naturalnie. D6. Zagram goniec E3. Będę grał z bardzo prostym planem F3, hetman D2. Dokładnie tak. Tu myślę, że jeszcze wyprowadzenie skoczka na E2 może mieć dużo sensu, dlatego że przytrzymuje bardzo dobrze punkt D4, bo E5 może być zagrane. Tutaj B5 widzę, że są takie ruchy. Ok, hetman D2. Ustawmy się w ten sposób. Jest E5. No i teraz pytanie, czy przepchać, czy nie przepchać? Przepchać. Czemu nie? Skoczek sobie zagra na E7. Zrobimy długosza i po ruchu F5, F3, oczywiście może być F4. Wtedy zagram tutaj i będę grał na królewskim skrzydle. Bardzo podobna sytuacja do obrony królewsko-indyjskiej. Tyle, że nie ma pionka na C4. Zobaczymy, jak przeciwnik będzie grał dalej. Ok, król B1 to jest ruch obowiązkowy, dzięki czemu będę mógł spokojnie schować skoczkę na C1, rozwinąć gońca. Tutaj też... O, od razu poszło bicie. No dobra, bicie na E4. Taki ruch jest możliwy, ale od razu idę gońcem. On może zagrać gońcem na H6 i król C1 już, że tak powiem, nie zagraża tutaj. Nie ma tych motywów, żeby mi tutaj tego hetmana zdjął, więc król B1 było... jak najbardziej dobrym ruchem. Jest H3. Oj, zapomniałem, że przeciwnik idzie tutaj. Dobra, za szybko zagrałem. Mój błąd. Będę musiał to starać się naprawić. Nie mam wyjścia. Muszę oddać swojego silnego gońca. Pozycja robi się już mało ciekawa, ale hetman E3 z atakiem. Hetman F8 prawdopodobnie. Wtedy skoczek może G3 albo skoczek na C1. Ok, poszło tak. No dobra, no to jak iść na całość, to gramy G4. Żeby spróbować go tutaj przyblokować. Będzie to trudne, bo nie mam czarnopolowego gońca. Ale może G5. W sumie. Może G5. Czasami są motywy typu wieża F4, żeby oddać jakość i otworzyć sobie tego fantastycznego gońca. Powiem szczerze, nie podoba mi się ta pozycja. Zakręcona, źle pograłem, ale to na szczęście nie jest jeszcze jakaś tragedia, że tak się wyrażę. Więc będziemy próbować to naprawiać. No i cóż, chyba tutaj spróbuję zagrać coś w tym stylu, żeby wyjść gońcem, wymienić wieżę, dopóki ona się nie łączy. O! A ten ruch to mi się chyba nawet podoba. Bo on tutaj otworzy sobie sporo dróg. Dobra, go... Zaraz. Dobra, zagram tak, dlatego że po wybiciu będę miał skoczka na E4. Fakt, że wieża wejdzie na F4... Wieża może wejść na F4, ale zawsze mogę tę wieżę przegonić. Dobra, to teraz mi się zaczyna bardziej podobać. Skoczek na E4 będzie miał dobrą placówkę. Bardzo dobrą, bo mogę wejść na G5. My sobie tak kombinować. Trzeba też uważać na ruch H6. Ale jakby to człowiek na wszystko uważał w szachach. Ok, goniec na G2, wzmocnienie pionka. No goniec B7 prawdopodobnie. Wydaje mi się, że nawet ruch A3 będę mógł, musiał zagrać. Zagram ruch A3 dlatego, żeby stanąć skoczkiem, żeby skoczek tu bronił, żeby mi przez ruch B5 nie przegonił skoczka z C3, który broni D5, bo moim planem będzie coś takiego. Ewentualnie jeszcze wieża F1 wchodzi w grę. A3 myślę, że ruch dobry, taki klasyczny. Czarne też nie mogą narzekać absolutnie. Może w ogóle tak przyblokować koniec E4 i spróbować tędy cisnąć. O! To będzie myśl. Właśnie, goniec E4. Nie skoczek E4, tylko goniec E4. Nie dość, że tu będę bronił, to będę miał jasny plan pójścia pionkiem do góry i próba tutaj zaatakowania. Przepraszam najmocniej. Kichaweczka, zdążyłem kamerkę wyłączyć. Jedziemy dalej. Goniec E4. Ten plan mi się bardzo podoba. O, właśnie. Właśnie on tutaj się zaczyna rozgrywać. Wiecie co? Jak dają, to biorę. Biorę tego pionka.
Teraz koncepcja gry się zmienia. I tutaj chyba coś takiego trzeba zagrać. Albo A4. Bo teraz tak, jak chcę zagrać tak pionkami. Przyblokować to maksymalnie. Pytanie, czy to jest dobre? Bo mogę też wrócić. Ale on to sobie będzie pogrywał. Bo jak zagram tak, to on mi A4. Dobra, gram C4. Będę się bronił. Będę próbować to blokować. No dobra, A4 zagra? No to zagra. Trudno. Potem spróbuję przerzucić skoczka szybko. Ewentualnie tak go wstawić. No bo tak, jak wieża tu, no to A4. A jak zagra tak, to będę miał czas. O właśnie, mam ruch A4. Dobra. Mam ruch A4, przyblokowałem gościa i będę to robił. Ja na jego miejscu to bym od razu załadował ruch E4, bo już się otwiera goniec i nieważne, czy on spełni tam dobrą rolę, znaczy według mnie i tak spełni, jeżeli zagra E4, bo jak mu zablokuje tutaj, to będzie dla mnie dobrze. Znaczy prawdopodobnie ten goniec mu się otworzy za moment. Chwila, tu skoczek na B6 chce kicnąć. Teraz tak, czy skoczkiem? Tak, skoczkiem chcę zagrać, dlatego że on chce wspomagać tutaj. A jeżeli będzie skoczek B6, no to gram B3. Zbił. Pytanie, którym teraz? Tym czy tym? No, tym wygląda bardzo dobrze, tylko że tu będzie szedł. No tak, no bo jak zbije tym, on zagra tu. Będzie mi tego podważał, będę musiał tak zagrać. Chyba jednak tak. Chwila, bo to w sumie ważna decyzja jest. Nie, no pionkiem do centrum. Nie, pionkiem do centrum. Przytrzymamy go tutaj. Wieża C1. Bronimy. Wieża F4. Ok, jasna sprawa. Wieża F1. Atakujemy od razu wieżę. Nie ma się tutaj co szczypać. W ten sposób trzeba chyba grać. No i ja sobie zdaję sprawę, że jak wybije, no to on mu się, ten goniec się otworzy. Sobie z tego zdaję sprawę. Przyjmuję tutaj. Sprytnie. Dobra. Gramy tak w takim razie. Zaraz, a tu? No tu nie mogę. Hetman D3. Bronię. Jeżeli zbija tu, to ja zbijam wieżą, więc nic nie tracę. No jak zbije tu, no to też wybijam i też nic nie tracę. Pionek więcej. To dużo w sumie. Teraz już chyba mam opcję bicia po prostu wieży. Coś tam próbował. Ja wiem, że goniec białopolowy, pionki na białych polach. Teoretycznie to nie wygląda dobrze. Ale z praktycznego punktu widzenia wybijam oczywiście i wieża C2. No i ta wieża mi się bardzo podoba. Ona tutaj świetnie broni. Zawsze mam asekurację w postaci goniec na F1, jeżeli hetman będzie próbował tutaj jakiś sztuczek. I teraz planem moim może być zagranie ruchu C5 w pewnym momencie. Oczywiście też schowanie króla na A2 ma duże znaczenie. No właśnie, bo tutaj są tego typu posunięcia. Dokładnie tak. Od razu schowamy króla. No i cóż, jeżeli on zagra tu, to w sumie nie wiem. Aha, no wiem, przecież jest bicie na D6. Zaraz, mogłem od razu zbić na D6. No dobra, jak daje mi taką okazję, to skorzystam z tego. Biję na D6 i zaraz gram C5. Matów tutaj nie widzę. Jedynie co to hetman B4 może być takie problematyczne. Bo jeżeli on zagra tutaj. O właśnie, tego do końca nie przeliczyłem, zlekceważyłem to trochę. Ja bym zbił, on szach, tu, ale potem tam, dobra. To i tak by dawał radę. Okej. Wracam skoczkiem. Z atakiem na wieżę. I C5. Nie ma chyba to, co tutaj za dużo kombinować. C5 i jazda. No taki ruch jedynie mnie może trochę pognębić, ale już nie, bo nawet hetman B3 mam. Dobra, to jest wygrana pozycja. Okej. D6. Zawsze już jest możliwość szacha.
Bo jeżeli on na przykład tutaj zbije, ja zbiję, to... A nie, no to wszystko działa, sorry. Już mam z widy jakieś, że on ma jakiegoś szacha na B4, ale nie ma. Dobra, czasami tak właśnie też podczas liczenia wariantów może się wydarzyć. Okej, no i tutaj co? Jedziemy pionkami po prostu do przodu. Skoczek rzecz jasna może wrócić, ale zawsze po właśnie hetman B4 jest hetman B3 już teraz z szachem. No i D7. Nie ma tutaj co za dużo kombinować. Pionki zrobiły karierę, jak trzeba. Tędy... ale to tak, z szachem. Wszystko z szachami wchodzi. Ok, mamy to. Szukamy nowego przeciwnika na 10 minut. I lecimy z kolejnym speedrunem. Mamy 2102. No to pięknie, zaczynają się już nam fajne rzeczy. Gramy sobie E5. Niech będzie. I skoczek na C6. Goniec na B5. Ok, A6, czyli tu mamy partię hiszpańską, tylko że ja chcę zagrać sobie z opcją skoczek E7. Dokładnie. I z posunięciem G6. Tutaj po D4 zagram B5 prawdopodobnie. Dokładnie. Znaczy jeszcze można zbić w sumie. B5. Zaraz, bo jak zbiję tu, to on mi wejdzie tu. Trzeba było chyba najpierw na D4 plasnąć. W tej kolejności. Krzysztof. Zbiję tu, on wejdzie tu. I co? Jak ja się obronię? Skoczek E5, F4 dostanę w twarz. No nie. To coś tutaj chyba pomieszałem w tym wariancie. A tak? Nie, tak nie mogę. Pomieszałem w wariancie, trzeba było najpierw zbić tutaj. Źle pograłem. No dobra, trzeba będzie to naprawić. No to muszę chyba goniec na G7 od razu zagrać, żeby mieć szybką opcję zrobienia roszady. Jak zbiję, zawsze mogę oczywiście odbić. A może się pokuszę o skoczek A5. Zobaczymy. Wow. No przecież bije. Tu, tu. Ale się poświęcił. Serio? Naprawdę poświęciłeś na F7? No tutaj jak zagram, aha, będę miał tam potem opcję. Nie, no dobra. Wracam kulturalnie. I co tu? No dobrze, bije. Nie masz hetman D5, skoczek broni. Coś może mu się przywidziało. Mam nadzieję. Wiem o co chodzi. Ale teraz mam chyba dobrą opcję hetman B6 z obroną. Jak on zbije, to zbijam królem. Skoczek już mi krzywdy nie zrobi. Hetman B6 z obroną pionka. No dobra, jak dają, to biorę. Defensywa, proszę bardzo. Aha, drugi skoczek wchodzi. Na szczęście mam goniec B7, żeby pilnować pola D5 bardzo mocno. No tak, tu będzie ok. Skoczek chce wejść. Dobra, no to chyba schodzimy hetmanem na C7. Skoczek może dać szacha. Rzecz jasna. I chyba tędy. Jak hetman F3, to tu i potem tam. Dobra, król E8. Król zostaje w centrum, ale za cenę figury mogę tak cierpieć. F4. Bardzo szybko gość chce rozgrywać tę sytuację, więc tutaj H6 poczęstujemy przeciwnika. Wtrącenie też miał, ale nie z tego nie skorzystał. No dobra. Chyba skoczka trzeba wyprowadzić, czyli ostatnią figurę do gry. Na szczęście tu jest obrona cały czas. Aha, skoczek tędy może wejść, ale będę miał przerzut skoczka tędy. Dobra, to się będzie trzymało, ale mi poświęcił. Uważnie teraz trzeba grać. Chociaż jeszcze tam były opcje B4 w sumie, ale nie ma co chyba szarżować i na siłę zdobywać pionków. Jest taka duża przewaga materialna.
Jeszcze jak wymienia? Spoko. Koń E7. Bardzo ważne posunięcie, uważam. Aha, tutaj jest bicie, nie mogę odbić, bo jest D6. Ale to nie szkodzi, bo ja mogę to po prostu sobie olać. Jak on zbije, to ja zbiję. Więc myślę, że taki ruch jak wieża F8 będzie na miejscu raczej. Każda figura w grze. Zawsze tutaj każda wymiana będzie dla mnie teraz bardzo korzystna. Oczywiście też mogłem zbić tu. Dużo jest możliwości na pewno. Bicie, bicie, dobra. Wszystko działa. No, król się odsłonił, ale zawsze odejdę. Wieża C8. Każda figura musi tutaj grać. Grozi hetman na przykład. Tak, dobra, tędy. No to chyba nie ma co za dużo tu kombinować. Królem trzeba grzecznie zejść na D8. Takich ruchów trzeba się obawiać? Może. Wieża E1, jedna albo druga. Okej, okay, on w tędy sobie poszedł, w tędy deseń, dobrze. No myślę, że wieża C8. Niech grają te figury. I za moment skoczek F5. No bo ja tego pionka też nie chcę zbijać, żeby już nie otwierać linii. W tej sytuacji trzeba przejść do defensywy, ale takiej chyba aktywnej. Skoczek F5 teraz. No, trzeba. To pilnujemy pola. Dobra, no to co? Wieża E8. Ok, i taki ruch mi się teraz podoba jak wieża C4. Dlatego, że król będzie miał ucieczkę na C8. Pilnuje pola G4, żeby mi nie zagrał pionkiem, żeby mi skoczka nie odstraszył. No B3 może zagrać, to ja wtedy wieża E4 sobie zdwoję wieżę. Chodzi o to, że czasami jest taki szach. Jakbym odszedł sobie gdzieś hetmanem, to ten szach by był groźny, jeżeli wieża by stała na C8. A zobaczcie, bardzo łatwo podstawił. Niestandardowy ruch wieżą od razu powoduje, widać tutaj, że powoduje jakieś błędy ze strony przeciwnika. Bardzo mi się to podoba. Tak mógłbym grać zawsze. No dobra, coś trzeba pograć. Myślę, że zaraz, jak zagram tu, on może mi dać szacha. Może król C8? W sumie nie wiem. Dobra, trzeba się zastanowić na spokojnie, żeby tutaj nie popełnić żadnych błędów. Jakby cię tutaj powymieniać? No, popełniasz proste rzeczy tutaj, drogi mój przeciwniku. Taki ruch mi się chce zagrać, żeby próbować wymienić, ale tu dostanę szacha. Ja pójdę królem tu. No mata nie ma nigdzie. No dobra, zagrajmy tak. Jeżeli będzie H3, to jeszcze mam opcję taką. Z szachem. No jeżeli szach, no to idę tutaj. Król bezpieczny. Zawsze też mam fajny powrót skoczkiem, który będzie pilnował pola E8. Z drugiej strony tak myślę, że ten ruch hetmanem może nie był najlepszy teraz, bo hetman to jednak dobrze bronił. Ale też mam szybką akcję typu hetman C4. No odejście skoczka tam na przykład na E1 grozi wymianą hetmanów, co już uprości pozycję bardzo. No tutaj goniec też już celuje w króla pośrednio, rewelacyjnie. Okej. To mądre zagranie jest. Bo grozi goniec na B6 teraz. Ale. Czy ja nie mam takiego ruchu? Nie, nie mam. Nie mam, tak nie mogę. Ale chyba tak mogę. Może D6 w ogóle? Wiem. Zbiję po prostu. I królem zagram na C7. Tak zrobimy. Tak zrobimy, dlatego że nie będzie szacha tutaj. Król się broni sam. D6 nie działa. Wymiana to wymiana. Idę na wymianę. Bez problemu.
Zawsze, zobaczcie, że też tak czasami jest, że jak masz figurę więcej, znaczy masz przewagę materialną jakąkolwiek, większą, mniejszą, większą powiedzmy, to czasami człowiek się rozluźnia już troszeczkę, a tu trzeba być czujnym do samego końca, zanim nie ma mata, zanim nie ma końca poddania partii, to jeszcze partia trwa. C4. Sprytnie on gra, bardzo sprytnie, bo chce mi otworzyć linię. Ale tak, to jeszcze mogę, bo wieżą nie może tu zagrać, a będę miał szybkie akcje po takim ruchu. Więc zbijamy hetmanem. No tak, on nie ma nic do stracenia, on próbuje tutaj otwierać pozycję bardzo mocno. No, wiecie co? A, już myślałem, że przegrywam, przecież mam jeszcze bicie tutaj. Dobra, bicie. No, goniec B6 jeszcze jest. Bicie, bicie. Tutaj. No i dobra, żyje. No, tu już goniec po prostu celuje bardzo mocno. Aha, w ten sposób sobie grasz, mój drogi przeciwniku. No to chyba mam taki ruch w ogóle teraz. Znaczy, nawet inaczej. Mogę zbić tutaj z szachem, on zbije i ja zagram hetmanem C6. Może tak będzie prościej, żeby wymienić hetmany już teraz. Tak, tu było kilka ruchów, które dają radę. A, tu też wieża C4. Okej, okay. No to co, konsumpcja, nie? Z opcją wieża C1. Do wieża C1. Król do centrum. No to oczywiście nie ma co grać. H5 jeszcze ustawię. Mur nie do przebicia. Jakieś pionki do przodu. Jedziemy. No może jeszcze liczę na jakiegoś pata. O rety. Jak grać? Dobra, przerzucę skoczka tędy. Hop, hop. I pionek do przodu z wygraną. Żeby tutaj nie patować przypadkiem. O rety, jeszcze muszę dawać mata. Jest. No dobrze, 2079. Dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych odcinkach, odsłonach. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.